Witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku, słuchajcie, na moim kanale. Proszę ja was, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się własnymi rękami, słuchajcie, bo tak jak dobrze wiecie, mój Ursusik C330 jest aktualnie w stanie agonalnym. Także oczywiście majsterka Janinka co robi? Póki Jarusia nie ma, trzeba skorzystać z okazji. No i bierzemy te jego sprzęty, tak? Bierzemy sobie sprężareczkę. Na pewno nam się przyda, wiecie, żeby przypompować oponki. Oj, cholera, ty wyruś się, no. Dobra. Żeby przypompować oponki w razie czego, żeby tam jakiś brud zmuchnąć, coś tu będzie to potrzebne. Rozejrzymy się trochę za narzędziami. No i pewnie wy sobie myślicie, Janina, ale czy ty umiesz? Czy ty się na tym znasz, kobieto? Ty tak pewnie powiesz do mnie. Widzowie, jak się nie znam? Znam się! Znam się tak samo jak i wy, czyli kurwa się znam! Ale zawsze to jakaś znajomość. A tak poważnie, widzowie, spójrzcie na mnie. Przecież słuchajcie, jak ja byłam w waszym wieku. Jak ja byłam w waszym wieku, to ja takie ciągniki pewnie pomyślisz, że budowałam. I o, człowieku, nie myli się. Budowałam. Ale ja można było powiedzieć, że ja byłam samą inżynierką tych ciągników. Ja je wymyślałam. Ja pamiętam pierwszy ciągnik na skalę światową i przed ja go wymyśliłam. Ja byłam na tamte czasy Einsteinem ciągnikowym, można powiedzieć. Ja wymyślałam ciągniki, samochody, ja budowałam. Ja firmy byłam, ja wszystko robiłam. Naprawdę. Jak ja byłam w waszym wieku, tylko wy jesteście takie leniwe. No i powiem wam, no teraz, no co? Czemu tego nie robię, byście zapytali? A, już nie moje lata. Daje się wykazać młodocianym, jak to mówi. No wchodź, cholera, co to się nie zmieści? Mieści się. Dobra, tak też może być. I co tu jeszcze? Najazdy, no przydadzą się, na bank się przydadzą. Od razu tu, siup. O, wchodzi równiutko wszystko. Pasami tylko trzeba spiąć, żeby mi nie wyskoczyło. No i póki Jarek nie widzi w ogóle, to można pokorzystać. Ja widziałam, gdzieś tu jeszcze wkrętareczka była. Tylko ona mi odleciała gdzieś. No cholerka. Była ładna wkrętareczka czerwona. Gdzie ona może być, cholernica? Ajajaj, z tymi wkrętarkami. No i słuchajcie, jak dobrze wiecie, przez przypadek, gdzie już się o wszystkim dowiedział, jak coś, to wkrętareczkę już tam rzuciłam. Nie chcemy chyba dopuścić do sytuacji, żeby Jarek też się o wszystkim dowiedział, tak? Więc musimy, widzowie, apeluję do was, zachować pełną dyskrecję w dwie strony. Ja z wami dyskrecja, wy z Jarkiem też. Lepiej, żeby po prostu nie wiedział o tym, co się dzieje. No a, no sami wiecie, no co ja mam, powiem wam szczerze. Czy uważacie, że ja powinnam czekać teraz na pana mechanika 2 tygodnie? No nie mogę, przecież nie dość, że... Trzydziestunia kochana potrzebna jest mi do roboty. No to tak samo przed Jarkiem przez 2 tygodnie nie ukryję, że tak powiem, nieobecności mojej kochanej trzydziestki, że tak powiem, na gospodarstwie. No to mówię wam to szczerze, tak? Jak Janina widzowi, tak wam powiem, dobra. Może weźmy sobie tego Ursuska tutaj, wypchnijmy troszkę. Dobra, na pole robocze. O, dobrze, na luzie zostawiony. O, dobra, i tak mniej więcej. Myślę, że tu nam będzie się wygodnie pracowało. No i co, możemy rozładowywać powoli nasze gabaryty. Więc tak, stolik sobie ustawimy może w ten sposób. O, tu będzie ładnie. Kątóweczka akurat. Zaraz wam wyjaśnię, co będziemy działać oczywiście dzisiaj. No i tak, podnośniczek stawiamy tutaj. Na jaździki to może na razie damy do boku, bo one tutaj w aktualnej fazie naprawy nie będą nam aż tak bardzo potrzebne. O, cyk, damy sobie tak, siup. O, dobra. I niech sobie tutaj na razie stoją. Kolejna rzecz, spawareczka. Spawareczka będzie bardzo potrzebna. Ja wam zaraz wyjaśnię, co dokładnie my tutaj, słuchajcie moi drodzy, będziemy działać. Damy sobie tak. Spawareczkę dajmy trochę tutaj i ten stolik cofniemy, o. I tak, stołek jeszcze, żeby usiąść można było, oczywiście. Proszę bardzo. Smary, oczywiście smary będą bardzo nam potrzebne, żeby tutaj jakieś łożyska, nie łożyska posmarować. Wkrętareczka niezbędna, oczywista sprawa.
No i jeszcze, o, sprężareczka, żeby tu poczyszczać ewentualnie i tak dalej. No i tak jak widzicie, sytuację mamy na tyle trudną, że zobaczcie, tutaj śruba się wypięła. Ci co oglądają, to wiedzą, że jaka tam jest sprawa, o, i tutaj. I mechanik coś tu gada, że trzeba zdejmować tego, tam etapę, że takie trudne. Słuchajcie, plan jest u mnie prosty. Plan jest u mnie prosty. Bierzemy zarao podnośnik, proszę ja ciebie, patrz. I tu bez zbędnego pierdzielenia, patrz. Bierzesz. Zobacz, chłopie. Opuszczasz. Podjeżdżasz, patrz, patrz. I tylko się patrz. Podnosimy. Tutaj wiesz, bez wymysłów. O. Elegancko, i co tu się przejmować? Podnośnikiem podniesione, o. Tu głębiej trochę go, o, żeby nie spadło. I teraz co, odkręcamy śrubki. Wyjmujemy całą przednio to ośkę. Ja idę do stodoły, młoteczkiem, pak, pak, pak. I prościuteńko. I jest koniec. Jest prościutko. Montujemy ośka. Mechanik, słuchajcie, wydumywał jakieś głupoty, że tu piasta pogięta, że tu śruby nowe, bo porwane. Niech to się puknie, cymbalisko. Słuchajcie, bierzemy kątówkę, te śruby wycinamy, naprostowujemy felgę i ospawamy do piasty i koniec. I jest, wiecie, tu nie ma za bardzo dużo wymysłów, nie ma co tu kombinować, że tak powiem, skakać jak małpa na kiju, tak? No koniec z takimi wygłupami, dobra. Ja już nie będę tu przedłużała, biorę wkrętarę. Odkręcamy, słuchaj, ty. O, siup. Cyk, o. I tak to się robi, moi drodzy. Czekajcie, że tu poluźnie, o. Cyk. O. O, i kurczę, zdejmujemy ośkę, tylko wiecie, mi tu będzie niewygodnie troszkę, więc ja na razie kamerę odłożę, zdejmę ośkę i do was wracam, moi drodzy. No, zaniosłam sobie ośkę, kurczę, musiałam wyłączyć, bo to ciężka była, ale zaniosłam sobie do garażu tam ośkę, na imadło wezmę, zaraz ją poprostuję tam młotem, no i zobaczcie, ładnie wszystko jest podkręcane, proszę ja ciebie popatrz. Wszystko równiutko, pięknie. Tutaj o, te gumy jeszcze się weźmie. Zaraz poprzeczyszczę, żeby to nie było takie, wiecie, opierdziane i w ogóle. No i co, zaraz to zmontujemy. Weźmie się tutaj powyczyszcza i tyle. I taka akcja, nie? Dobra, weźmiemy jeszcze teraz tak. Weźmiemy klucz udarowy, o. Trzeba te tylnie koła poluzować. Weźmiemy te śruby, trzeba je całkiem podkręcać, pourywać, kurczę. Ja wam powiem, że ja już się w te śruby bawiła nie będę, o, dobra. I teraz tak, Joszka, lecimy z tym. Cyk, o proszę, cyk, o. No i tyle, i tu wiecie, nie macie co tam pierdzielić i w ogóle, no bo bez przesady, no ludzie. No i dobra, jeszcze od tej strony tu trzeba zajrzeć, o. Tak, i teraz pomyślcie sobie, ja będę czekała na mechaników, tyle... O cholera jasna! Podnosik się gnie! Podnosik się gnie! Kurde blade! Jak to? Oj! No! Ja to zawsze nareperuję. Uuu, by się Ursus obalił, to by była masakra. Gdzie jest wkrętarka? Dobra, cyk. Kręcimy teraz te koło, słuchajcie. Dobra. Siup, kogo ci kocuj się, bo tu przeszkadzać. Widzicie, mogłam akurat w trochę innym miejscu się roztasować. Ale wiecie, ja tam lubię zwierzęta, ja tu przy kurkach to tam zawsze tak raźniej trochę. Dobra, tu odkręcamy. Cyk. O, siup. Ładnie usiął, proszę ja ciebie. O. Ty. O. No i fajnie, dobra. Mogę odkładać śrub. No i co? No i teraz tak, będę musiała jeszcze... Ja tu wezmę sobie nim, jak zamontuję przednią łóżkę, wcofam tu na najazdy i wtedy to się wszystko poustawia, potem... Dobra, idę po łóżkę. No i zaraz do was wracam, moi drodzy. Widzowie,
A jakbym się was tak zapytała, to byłaby możliwość, żebyście zapomnieli o poprzedniej części filmu. Ja tam przecież nic nie naprawiałam. Tam czekam na tego mechanika. No dobra. A widzowie, jakbym was się tak czysto teoretycznie zapytała, jakby na przykład, oczywiście nie ja, ale moja koleżanka powiedzmy, albo coś, jakby się okazało, że na przykład coś naprawiała i okazało się, że coś się spierdzieliło i to tak jakby na amen. Kurcie! Dobra, widzowie, tak szczerze, jest źle, jest tragedia! Nie mówcie tylko nikomu, dyskrecja, dyskrecja, proszę was! Oj, nie mogę na to patrzeć! Oj, widzowie, no jest tragedia, no spieprzyło się! Spieprzyło się totalnie! Po wykrzywie, patrzcie, no koła się rozleciały, tu poszło na bok te, tu poszło na bok, ośka jeszcze krzywa, tutaj w ogóle śruby wyrwało, wyleciało z piasty, słuchajcie, ledwo się trzyma, tu jakieś części mi wystają z koła, tutaj w ogóle to się przekrzywiło na bok, koło całkiem z piasty spadło, widzowie, ta 30 wygląda jak po Armagedonie! Powiedzcie mi! Czy macie jakieś protipy dla mnie? No zobaczcie, jak to wygląda, czy jeszcze zaraz mi to z podnośnika spadnie. No co ja mam zrobić, biedna sama matko boska, co się nawyrabiało? Ursusiku, czemu się popsułeś?